Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku Luźnych Gatek. Dziś chciałbym krótko porozmawiać na temat rzeczy, które są niezbędne do tego. Inaczej, chciałbym omówić może o rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby zacząć swoją przygodę z treningami, siłownią i tak dalej. Żeby nie owijać w bawełnę, od razu przejdę do rzeczy, bo czasu mam niedużo, jadę teraz po klienta. Więc szybko to zrobię. Zrobię tą nagrywkę. Może być tak, że w międzyczasie przerwę, ale postaram się zrobić to jak najszybciej. Moim zdaniem niezbędną rzeczą do tego, przynajmniej pierwszą, od której w ogóle powinniście zacząć, żeby zacząć trenować na siłowni, jest motywacja. W moim przypadku motywacją był mój wielki brzuch i wielki tyłek. Moi koledzy, którzy mnie ciągle przezywali w szkole, no i z którymi musiałem się bić, oraz bohaterowie filmów lat 80., czyli Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone i Jean-Claude Van Damme. Oni byli dobrze zbudowani, dobrze wyglądali, mieli rzeźbę na brzuchu i tak dalej, dlatego ja zawsze chciałem wyglądać tak jak oni. To była moja motywacja. Poruszyłem temat motywacji, bo bez motywacji tak naprawdę nie zaczniesz treningów. Musisz być mocno zmotywowany do tego, żeby przejść do przodu, bo budowanie mięśni nie kończy się na jednym czy dwóch treningach. Ty musisz mieć w głowie plan na kilka naprawdę długich lat. A tak naprawdę to jak już zaczniesz, to nie powinieneś przerywać do końca życia, no bo jak już się raz zacznie przygodę ze sportem, to albo robisz to do końca życia, albo odpuszczasz i jesteś leszczem, nie? Także tak to wygląda. Dlatego motywacja jest niezbędna. Moja motywacja wyglądała tak. Ty też powinieneś znaleźć sobie powód, dla którego chcesz trenować, dla którego chcesz zmieniać swoje ciało, robić postępy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kolejna rzecz. Z ludźmi bywa różnie. Niektórzy są tacy, że od razu, kiedy się zmotywują, zaczynają coś robić, czyli podejmują działanie. Stwierdzają, dobra, idę na trening, wybierają siłownię, albo mają jakichś kolegów, bach, są na treningu, trenują. Nic skomplikowanego, tak? Natomiast inni mogą mieć z tym problem. Inni są na przykład bardziej nieśmiali. No i trudniej im się do tego zabrać, albo są leniwi i wymyślają sobie różne wymówki typu mi nie wyjdzie, po co i tak dalej, albo mają znajomych, którzy ich demotywują. O, tacy też są najgorsi znajomi, najlepiej uciąć, może nie uciąć kontaktów, no bo ja nie chcę tu namawiać do jakichś złych rzeczy, zostawcie swoich znajomych, ale jeżeli obracacie się w kręgu ludzi, którzy was demotywują, no to sami się zastanówcie, chcecie być zmotywowani czy zdemotywowani, tak? Dobra. Z czym idzie ta demotywacja? I dlaczego ona w ogóle tak powstaje? Jest coś takiego jak strefa komfortu. Każdy z nas ma strefę komfortu. Strefa komfortu to jest rzecz... No już jakoś jest trochę gorsza, bo ściemnia mi się trochę na dworze, a nagrywam to tak na raty, bo cały czas praca. Stanęło na strefie komfortu. Niektórzy pewnie wiedzą, co to jest, inni możliwe, że nie wiedzą. To krótko wytłumaczę dla tych, którzy nie wiedzą. Strefą komfortu jest na przykład nasza praca, którą wykonujemy od lat, a wyjście poza strefę komfortu to jest znalezienie nowej pracy. Strefą komfortu może być na przykład nasze mieszkanie albo miasto, w którym mieszkamy, a wyjściem ze strefy komfortu może być zmiana mieszkania, albo zmiana miasta, albo kraju, na przykład wyjazd za granicę do pracy. No i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów można mnożyć. I tak samo wyjściem ze strefy komfortu może być wyjście na trening, na siłownię, gdzie tak naprawdę nie znamy ludzi, nie wiemy jak do końca się zachować. Nie wiemy, czy dobrze będziemy wykonywać treningi i czy ludzie nie będą się z nas śmiać i tak dalej, i tak dalej. To jest wyjście ze strefy komfortu. Niektórzy mają z tym problem, niektórzy nie. Jeżeli masz z tym problem, no to nie powinieneś się tym przejmować. Dlaczego? A to z bardzo prostej przyczyny. Przypomnij sobie, co się działo w twojej głowie, jak szedłeś pierwszy raz do pracy. Pewnie się tym stresowałeś, zastanawiałeś się, co będzie i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy minął już okres miesiąca, dwóch, czy tam nawet trzech miesięcy, bo to zależy od charakteru, jak
to szybko się klimatyzuje w nowym miejscu. Czułeś się już jak rybka w wodzie i tak naprawdę ta pewność ciebie wzrastała. To samo będzie z siłownią. W momencie, kiedy zaczniesz trenować i będziesz trenował, będziesz przychodził na treningi po raz kolejny, poznasz nowych ludzi. Podczas rozmów między seriami też dowiesz się jakichś rzeczy, podglądniesz innych trenujących. No i twoja pewność, pewność wzrośnie, no i tak dalej będzie się toczyła ta twoja przygoda ze sportem. Ale może powstać taka rzecz, która przy tym wyjściu ze strefy komfortu z reguły się dzieje w naszej głowie, czyli wymówka. Ja sam jestem tego przykładem i każdy chyba z nas tak ma, że gdy chcemy się podjąć nowej rzeczy, zaczynają się w głowie pojawiać wymówki, które... O, dostałem SMS od Kici, które nas demotywują. Moja rada jest taka. Nie zwracajcie na nie uwagi. Po prostu nie zwracajcie. Chuj wbijcie w to, co wam się tworzy w głowie. Idźcie na ten trening. Zróbcie parę treningów i zobaczycie, że te wszystkie wymówki, które wam się tworzyły w głowie, te ale, albo ja nie potrafię, znikną. No, no i to tyle, jeżeli chodzi o strefę komfortu. Dobra, załóżmy, że już wygrałeś ze swoimi wymówkami, znalazłeś sobie punkt zaczepienia, czyli tą motywację. No i chcesz iść na trening, już wiesz, że na niego pójdziesz, nawet kupiłeś sobie karnet, ale nie wiesz, jak trenować. No i to jest kolejna rzecz, bardzo istotna rzecz. I teraz tak, w dobie internetu, YouTube'a, treningów znajdziesz całą masę i często i gęsto jest tak, że podczas szukania jakichś informacji w głowie może powstać mętlik z racji tego, że tych informacji jest za dużo. No i teraz ty chcesz sobie wybrać jakiś plan treningowy, a przeglądasz 10 różnych planów treningowych na biceps i nie wiesz, co zrobić. No to moja rada jest taka. Wybierz po prostu dwa ćwiczenia na małe grupy mięśniowe, czyli biceps, triceps i barki, które twoim zdaniem będziesz w stanie wykonać, oczywiście wzorując się na tym, co widziałeś w internecie, oraz trzy ćwiczenia na większe grupy mięśniowe, czyli takie jak nogi, plecy i klatkę. Zapisz sobie to na kartce, te ćwiczenia. Możesz sobie też krótko obok tego, co zapisałeś, naszkicować, jak to mniej więcej wygląda, żebyś wiedział na treningu, jak wykonywać dane ćwiczenie. No i co? I leć na trening. I teraz tak, co dalej? Moim zdaniem powinieneś wykonywać przynajmniej na początku od 12 do 15 ruchów w jednej serii. Serii powinieneś mieć w ćwiczeniu 3 albo 4 i to ci zupełności wystarczy. Czyli załóżmy, masz dwa ćwiczenia na biceps, robisz 4 serie po 12-15 ruchów i to tyle. I wystarczy na dziś tego treningu. Do tego oczywiście dorzuć sobie rozgrzewkę, czyli jakieś krótkie cardio na bieżni, albo steperze, albo orbitreku. No i oczywiście ćwiczenia aerobowe po treningu, czyli 20 minut też na bieżni, steperze, albo orbitreku. Możesz dorzucić sobie do tego brzuch. Ja na przykład robię brzuch sobie co trening. Po treningu grupy mięśniowej robię 3 serie brzucha, może 4, wchodzę potem na bieżnię i albo biegam, albo idę na orbitrek. Także taki trening jest jak najbardziej ok. Więcej ci nie trzeba. Dlaczego? Bo to i tak będzie szok dla twojego organizmu, że ty nagle w jeden dzień zrobiłeś tyle ruchu, gdzie siedziałeś swoim grubym dubskiem na kanapie i piłeś browary, żarłeś chrupki, a tu nagle się zacząłeś ruszać. Także to jest szok, to będzie na pewno szok dla twojego organizmu. Będziesz miał po tym zakwasy i nie ma co robić więcej do momentu, aż miną ze 2-3 tygodnie. Dlaczego 2-3 tygodnie? Bo tyle gdzieś potrwa to, aż zaadoptuje się twoje ciało, czyli twoje mięśnie się przyzwyczają do tego, co robisz. Po tych 2-3 tygodniach, jak zakwasy ci znikną, możesz sobie dodać ćwiczenia, na przykład jedną dorzucić sobie po jednym ćwiczeniu do każdej partii mięśniowej, albo zmieniać ćwiczenia, albo zacząć zakładać większe ciężary. Tylko pamiętaj, wszystko z głową, nie? Dobra, co dalej? Jak masz już ten trening ułożony, mniej więcej w głowie,
no to przydałoby się też mieć mniej więcej jakąś dietę, taką w miarę ułożoną na papierku, żebyś wiedział, jak jeść. I teraz tak, w zależności od tego, jaki masz cel, czy ty chcesz schudnąć, czy przytyć, też powinieneś mieć pod to rozpisaną dietę, ale zakładajmy, że nie masz hajsu na to, żeby napisać do jakiejś osoby, która profesjonalnie się zajmuje rozpisywaniem diet, do jakiegoś dietetyka, więc musisz sobie poradzić sam. No i co robisz? Znowu wchodzisz na internet, zaczynasz czytać i kurwa warujesz, tak? No to ja ci teraz powiem, przynajmniej na początku, kiedy to chcesz schudnąć czy przytyć, oczywiście warto jest wyrzucić ze swojej diety browary, słodycze i jakieś inne produkty przetworzone typu chrupki, chipsy czy fast foody, no bo to jest ci zupełnie niepotrzebne, to są bardzo niedobre rzeczy dla ciebie. Dobra, jak to już wyrzucimy, no to weź sobie to, co jesz, to, co ci zostało. Jakiś pajac uderzył w moje auto. Dobra, chuj w to. Już nie pierwsza, nie ostatnia rysa. Dobra, wracając do tematu. Weź sobie to, co jesz. Jeżeli jeszcze nie masz tego podzielonego na posiłki, to podziel sobie na 3, nawet 4. 4 albo 5 równych posiłków, które będziesz jadł w ciągu dnia w równych odstępach czasu. Ja na przykład jem 5 posiłków w ciągu dnia w odstępach 3-godzinnych. I to, co masz, co jadłeś do tej pory, oczywiście wyrzucając te fast foody i tą całą resztę, podziel sobie na równe posiłki i zacznij to jeść. Możesz sobie popakować pojemniki, ja nie wiem, co ty tam jesz, może jesz kanapki, to sobie popakuj, nie wiem, zapakuj sobie to w jakiś papier, folijkę, co to jeszcze jest do pakowania? Te folie takie pakujące, tak? No, twoja sprawa, jak sobie to podzielisz. W każdym razie popakuj sobie to na równe posiłki, jedz co 3 godziny. Jak zobaczysz, że jesteś głodny, to możesz dorzucić trochę więcej jedzenia. Bo oznaka głodu znaczy, że twój metabolizm przyspieszył i zacząłeś spalać tkankę tłuszczową, tak? I zaczynasz chudnąć. Jeżeli jesteś chudy, bo zdarzają się tacy, sam mam takich znajomych, a przynajmniej miałem, bo teraz już nie miałem, urwał mi się z nimi kontakt, ale miałem paru takich znajomych, gdzie no oni po prostu mieli tak nakręcony metabolizm, że byli niesamowicie wycięci, tak? I porobili kilka pompek, poćwiczyli trochę, już te mięśnie dobrze wyglądały. I takim ludziom na przykład trudno zbudować masę. Jeżeli ty jesteś taką osobą, no to w momencie, kiedy poczujesz, że zaczynasz się głodny, dorzuć tego jedzenia, tak? No bo musisz jeść więcej, bo tobie zależy na masie. Jeżeli jesteś osobą otyłą i chcesz się pozbyć fatu, tłuszczyku, no to jeżeli będziesz głodny między posiłkami, to jest oznaka tego, że zaczyna się dziać dobrze i po prostu nie podjadaj więcej. A jeżeli jesteś osobą otyłą i podzieliłeś sobie te posiłki i okazuje się, że między posiłkami ty nie jesteś jeszcze głodny, a trenujesz załóżmy tydzień, tak? No to znaczy, że posiłków jest za dużo i wtedy trzeba się zacząć zastanawiać nad zmianą tych posiłków, tak? Bo nie wiadomo, jakie masz makroskładniki i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest temat do poruszania na dziś. No i to jest, tutaj wymieniłem, czyli tak, na koniec już podsumowanie, tak? Bo już zaczyna się ściemniać i co? No i zaraz ta jakość nagrywki będzie chujowa. Podsumowując, zacznij od motywacji. Znajdź sobie jakiś punkt zaczepienia, do którego, jakiś cel, do którego chcesz dążyć, tak? Potem nie poddawaj się swoim czarnym myślom, nie bój się iść na ten trening, a jak już będziesz na tym treningu, to nie przejmuj się tym, że ludzie się na ciebie patrzą. Co z tego, że się patrzą? Oni tylko się rozglądają, to nie znaczy, że się patrzą na ciebie i cię obgadują. Nie przejmuj się, jak ci nie będziesz szło na początku, to ci pójdzie po 2 czy 3 tygodniach. Kolejna rzecz. Plan treningowy. Nie przesadzaj. Same podstawy. Naprawdę dużo ci nie trzeba. I tak będziesz miał takie zakwasy, że będziecie wszystko napierdalać, więc nie ma co przesadzać. A przesada może się skończyć tym, że będziesz miał kontuzję. Albo naderwiesz jakiś mięsień i tak dalej, i tak dalej. Wcale nie trzeba robić więcej, żeby te mięśnie zaczęły rosnąć. Na początku pomalutku. Naprawdę pomalutku. No i ostatnia rzecz, ta dieta. Spójrz na to, co jesz. Jeżeli jesz dużo fast foodów, słodyczy, wypierdol to ci jest niepotrzebne. Podziel sobie te posiłki na równe. Zacznij je jeść w równych odstępach czasu, żeby organizm się przyzwyczaił. Wtedy ci metabolizm ruszy, na pewno schudniesz i będzie o wiele lepiej. Dobra,
To by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą nagrywkę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to ja bardzo się ucieszę, bo z chęcią Wam na nie odpiszę. Jak nie ja, to moja Kicia. Oczywiście z pytaniami najlepiej walcie na Facebooka, na nasz fanpage, no albo na maila, nie? No i to tyle. To tyle na dziś. Trzymajcie się, piona, hej.